Pani Stefanie, mamy około 5 minut. Pytań od naszych słuchaczy jest sporo, ale myślę, że zacząć trzeba od takiego dosyć istotnego, a mianowicie od pytania o to, jak długo się nam ta wątroba będzie regenerować. To znaczy, no, wracamy do tego oczyszczenia, o którym pani mówi dzisiaj właściwie przez cały program, no bo gdzieś do tego wszystko się sprowadza, prawda? Ale w ogóle nie pytajmy, jak długo, tylko róbmy. Aha. Dlatego, że nikt nie Państwu nie odpowie, jak długo, bo ja nie wiem, z którego miejsca Państwo wychodzicie. Jeden ma wątrobę taką, że tydzień oczyści organizm, już jest wszystko w porządku. Drugi będzie musiał wracać kilka razy do tego oczyszczenia. Państwo sami będziecie widzieli, jak się stan zdrowia poprawia, to jest lepiej. Ale Państwo nigdy nie zaniedbujcie oczyszczania organizmu. Nawet jak Państwo jesteście już całkiem zdrowi, to przecież raz w tygodniu można takie oczyszczenie organizmu zrobić. Później co jakiś czas ten tydzień, dwa razy do roku chociażby zrobić. Pamiętając o tym, że jak się zupę ugotuje i zje, to garnek się myje. Tak samo i organizm. On musi być co jakiś czas umyty. Czyli dać mu odetchnienie, dać mu szansę. I Państwo nie pytajcie, jak długo się wątroba regeneruje. Około 9 miesięcy. Tak normalnie. Czyli jak się zdrowo odżywia, wszystko się dobrze robi, około 9 miesięcy. Ale u jednego 9 miesięcy, drugiego 2 lata. W zależności, jaki ten stan jest. Jeśli wątroba jest bardzo wyniszczona, bardzo zanieczyszczona, bardzo wychłodzona, to na pewno będzie długo. Ale Państwo już po miesiącu się lepiej poczujecie. Po 2 miesiącach to już praktycznie wątroba będzie na tyle mogła pracować, że już Państwo się lepiej będziecie czuli. Tak, złapie oddech, to ona już pójdzie sama. Odbierzemy jeszcze telefon od Pani Julity. Witamy na antenie radia dla Ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam takie słuchamy. Pytanie. Urodziłam synka 8 miesięcy temu, przeszedł żółtaczkę i w tej chwili do tej pory ciągną się jakieś problemy skórne. Jest to trądzik niemowlęcy. Czy takiemu dziecku można jakoś pomóc? Bo z tego, co słyszę, no to może jemu właśnie wystąpiły jakieś problemy wątrobowe, no bo żółtaczka to też chyba coś właśnie jest związane z wątrobą, prawda? Cały czas mam na policzkach zmiany skórne, takie brzydkie grudki. Już teraz może więcej plam takich po tych krostach niż... Ale cały czas to występuje. Pani Julito, dziękujemy. Pani Stefania, co możemy poradzić? No dziecko jest maleńkie. Maleńkie, ale takiemu dziecku już można podawać rosół i kaszę jaglaną. Można. A to rozgrzeje organizm, wątroba lepiej popracuje. Zanieczyszczenia będą szybciej wydalane z organizmu. Oczywiście z moczem i z kałem. To jest u każdego, tak się dzieje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Proszę podawać dziecku herbatkę z majeranku. Już pani Piłsudska przed wojną polecała wszystkim dzieciom w przedszkolach popijanie herbatki z majeranku. Bo majeranek, my to tylko uważamy, że to do kapusty, tam do grochówki się dodaje. To jest wspaniała roślina. Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Ciepła, rozgrzewająca, dająca tak wiele ciepła dla organizmu, czyli u tego malutkiego dziedziusia poprawi się praca jelit, poprawi się praca żołądka, wątroby, bo tam prawdopodobnie cały układ trawienny słabiej pracuje. I taka herbatka raz dziennie, tak? Zamiast normalnego płynu proszę tę herbatkę podawać. Tylko proszę dziecku podawać bardzo rozcieńczoną herbatkę. Czyli pani zrobi na przykład jedną łyżkę majeranku, szklankę wrzącej wody, to zaparzyć, przecedzić i ma pani koncentrat na cały dzień. A później dziecku odrobinę tego koncentratu, resztę wody. Może pani dosłodzić miodem, ale proszę to przegotować. Wtedy przegotować to samo, co mówiliśmy na samym początku. Tak samo jak u dzieci z alergiami. Proszę ten miód przegotować, czyli razem tam po prostu tę herbatkę podgotować. I będzie pani miała wspaniały napój dla dziecka. Po jakimś czasie dziecko będzie zdrowe, cera będzie lśniąca. Ale proszę zastosować. Przede wszystkim prowadzić rosół i kaszę jaglaną. Nauczyć dziecko, bo później jak dziecko ma 3 lata, ono już smaki ma inne i ono nie chce kaszy jaglanej jeść. Nauczyć małego. Pani Julito, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pani pytanie było ostatnim, które dzisiaj się pojawiło na naszej antenie. Bardzo dziękuję. No ale oczywiście za czas jakiś z panią Stefanią spotkamy się ponownie na antenie. Może jak pojawi się już nowa książka. Dzisiaj musimy kończyć. Na zakończenie jeszcze tylko powiem Państwu, przypomnę adres strony internetowej www.stefaniakorzawska.pl, pisane łącznie i bez polskich znaków w wyszukiwarce. Jak Państwo wpiszą nazwisko Pani Stefanii, to też powinno się adres strony wyświetlić. Dziękuję pięknie Pani Stefanio. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Pani. Kłaniam się i do usłyszenia.